Cześć, z tej strony Marta z bloga Życie między wierszami. Wiem, że mamy już prawie połowę lutego, a ja dopiero teraz przychodzę z podsumowaniem stycznia, ale wiadomo, styczeń, sesja, musicie to zrozumieć. Myślę, że większość z Was miała tak samo, dlatego naprawdę nie miałam kiedy nagrać tego filmu wcześniej. Jeśli chodzi o książki przeczytane w styczniu, to było ich 6 i uważam, że jest to całkiem niezły wynik właśnie z uwagi na to, że była sesja, jak już wspomniałam. Także czasu na czytanie jakoś bardzo dużo nie było, a mimo wszystko udało się przeczytać 6 książek, także nie jest źle. I co? Myślę, że możemy zacząć, nie ma co przedłużać. Nowy rok rozpoczęłam z naprawdę świetną książką, którą był Lot nad kukułczym gniazdem Kena Casey. Jest to książka, która opowiada o szpitalu psychiatrycznym w latach bodajże 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem jest mężczyzna, który teoretycznie nie jest chory psychicznie, ale trafia do tego szpitala, dlatego że jest mu to poniekąd na rękę, ponieważ on tam ma jakieś pobicia na koncie, coś tam i zamiast iść do więzienia, trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie ma dobre wyżywienie tak naprawdę, gdzie mu się, można powiedzieć, dobrze wiedzie i przeprowadza taką małą rewolucję w szpitalu, który prowadzony jest przez tak zwaną wielką oddziałową. No i cały ten pobyt tutaj jest dla, nazywa się McMurphy chyba ten główny bohater, jest dla niego w pewnym sensie zabawą, dopóki nie okazuje się, że żeby go stąd wypuścili, muszą go uznać za w pełni wyleczonego, a to nie będzie takie do końca proste. Książka jest naprawdę świetna, ja nie mogę się zebrać, żeby napisać coś o niej na blogu, dlatego jeszcze tego tekstu nie ma, ponieważ no ciężko się pisze o takich książkach, nie jestem pewna, czy do końca rozumiem tutaj całą symbolikę tego wszystkiego, bo to jest podobno książka, która w jakimś sensie odnosi się do totalitaryzmu, ale wydaje mi się, że to jest trochę pójście na łatwiznę w interpretacji tej książki, dlatego ja bym się tutaj skupiła raczej na innej interpretacji, ale nieważne, to nie o tym jest ten film, także Lot nad kukułczym gniazdem bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Następnie nastąpiło takie dość mocne załamanie, ponieważ przeczytałam książkę, która będzie jedną z gorszych 2017 roku, jestem tego pewna. A mam tutaj na myśli Tokimeki Marie Kondo. Jest to książka, którą otrzymałam w takiej świątecznej paczce od wydawnictwa Muza, którą mogliście obejrzeć w poprzednim book haulu. Ta książka jest beznadziejna, już nawet nie chodzi o to, że ona jest napisana beznadziejnie, w sensie ten styl jest taki bardzo dziecinny, infantylny. Okej, autorka nie jest pisarką, tylko jest kobietą, która zajmuje się profesjonalnie sprzątaniem, jakkolwiek to brzmi. Ona tutaj twierdzi, że wprowadziła taką innowacyjną metodę, która się nazywa KonMari. Nazwa pochodzi od skrótu jej imienia i nazwiska. Tylko że ta metoda w ogóle nie jest innowacyjna, ponieważ to łączy w sobie elementy wszystkich znanych metod. Tutaj nie ma nic odkrywczego. Zresztą ona sama zauważa nie raz, nie dwa. Robi to w ogóle z takim zdziwieniem, szokiem, że o, moja metoda znajduje potwierdzenie w jakiejś tam metodzie feng shui czy coś tam. No kurczę, to jest tak naciągane wszystko i tak oczywiste. Nie dość, że bezczelnie ściąga, to jeszcze udaje, że o tym nie wiedziała, a nie mogła o tym nie wiedzieć, bo sama przyznaje, że metodami sprzątania interesuje się od chyba 15 roku życia, więc na pewno z czymś takim jak feng shui była zapoznana, szczególnie, że jest Japonką, więc... A druga rzecz, to są po prostu jej totalnie beznadziejne pomysły, żeby przytulać swoje ubrania, dziękować im, wyrzucać je z wdzięcznością. Jak chcemy coś wyrzucić, to musimy im podziękować za to, że nam dobrze służyły. Ta książka jest po prostu bzdurna, strasznie bzdurna. Pisałam o niej szerzej na blogu i tam też wrzuciłam dwa takie bardzo głupie cytaty z tej książki, także jak jesteście ciekawi, to link będzie oczywiście na dole w opisie. W każdym razie książka jest naprawdę tragiczna i w ogóle jej nie polecam, chyba że macie ochotę się pośmiać, bo naprawdę jest pełna absurdów. Następnie sięgnęłam po książkę Niny Gorg i była to Księga Snów. Na razie nie mam jeszcze swojego finalnego egzemplarza, więc tutaj gdzieś Wam wkleję okładkę tej książki. Była to naprawdę ciekawa książka, to znaczy ona pisze naprawdę takim ciekawym stylem, który jest taki łatwy w czytaniu, ale nie jest taki do końca prosty. Przyjemnie się to czytało, dobrze się to czytało, była bardzo ciekawa historia, aczkolwiek nie jest to książka, którą bym się jakoś zachwycała i która na dłużej zapadłaby mi w pamięć, ale na pewno jest to przykład takiej dojrzałej literatury, która porusza jakiś ważny temat. Myślę, że warto się przyjrzeć temu tytułowi. Jej opinia również jest na blogu, także jeżeli jesteście ciekawi, co tam dokładnie o niej myślałam, no to oczywiście wszystkie linki jak zawsze są na dole w opisie. Czwarta przeczytana przeze mnie książka w styczniu to Nie pozwól mi odejść, autorstwa Abby Glines. Jest to chyba już 12 czy 14 jakoś tak, tom serii o Rosemary Beach czy coś takiego. Sięgnęłam po tę książkę dlatego, że ta autorka zbiera bardzo dużo pozytywnych recenzji, że podobno to są naprawdę takie ciekawe, wzruszające historie. No i muszę przyznać, że w pewnym momencie mnie to zaintrygowało i kiedy dostałam propozycję, bo to jest książka, którą otrzymałam w ramach współpracy od wydawnictwa Pascal, kiedy dostałam propozycję z recenzowania tej książki, pomyślałam, że spróbuję, zobaczę, co to takiego jest. I szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, nad czym te wszystkie zachwyty, dlaczego ludzie tak pochlebnie wypowiadają się o tej autorce, o jej książkach, ponieważ dla mnie to było takie kompletnie zwykłe czytadło, to znaczy nie ukrywam, tę książkę czytało się przyjemnie, czytało się ją szybko, ale jest beznadziejny sposób pisania. Ja nie wiem, ta autorka według mnie pisze bardzo, bardzo słabo. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, ciężko mi to porównać, ale na przykład w wypowiedziach głównego bohatera często tu jest coś takiego, że one są przeplecione słowem kurde, które ma chyba pokazać, że on jest taki niegrzeczny, wiecie, taki bad boy, ale to po prostu brzmi komicznie, to brzmi śmiesznie. Już nie wiem, jakieś przekleństwo, taka soczysta polska
dopowiedzcie sobie sami, brzmiałaby tutaj naprawdę o wiele lepiej, o wiele dosadniej i bardziej by pasowała do charakterystyki tego bohatera niż to kurde, które brzmi absolutnie komicznie i ono jest naprawdę w co drugiej wypowiedzi tego bohatera. To jest w ogóle bez sensu. Te dialogi pomiędzy tą główną bohaterką a głównym bohaterem są strasznie płytkie, takie banalne, no nie jest to dobrze napisane, aczkolwiek jest to fajna rozrywka, książka czyta się bardzo szybko i rzeczywiście tam w pewnym stopniu wciąga. Przed ostatnią książką, którą przeczytałam w styczniu, był bardzo głośny Behawiorysta Remigiusza Mroza. Z tą książką mam trochę problem, ponieważ ona jest dla mnie taka, nie jest dla mnie łatwa w ocenie, ponieważ z jednej strony główny bohater był dla mnie mega irytujący, był taki bardzo nadęty, pretensjonalny, strasznie taki przeintelektualizowany. Okej, widzimy, że to jest inteligentny bohater, że ma sporą wiedzę, ale no naprawdę jego wypowiedzi i jego dialogi z głównym antagonistą w tej książce naprawdę były no takie nadęte, po prostu nadęte, nie mam na to innego słowa, były strasznie pretensjonalne. I to się ciężko czytało, ale to, co tutaj jest ciekawe, to sama fabuła, ponieważ pod tym względem jest to naprawdę mocna powieść i chyba najmocniejsza, jeśli chodzi o tego autora. Akcja rozgrywa się w opolskim przedszkolu, w którym zamaskowany mężczyzna barykaduje się z dziećmi i z wychowawcami. Rozpoczyna transmisję na żywo tego wszystkiego i nazywa to koncertem krwi. I to polega na tym, że wybiera sobie dwie osoby. W przypadku tego wydarzenia w przedszkolu jest to 50-kilkuletnia kobieta i mała dziewczynka. Jedna z tych osób na pewno zginie. Tylko, że to internauci mają zadecydować, która. No i kurczę, na początku tej książki strasznie się zastanawiałam, dlaczego? Dlaczego po prostu ludzie nie przestaną tego oglądać, nie wyłączą tego internetu i przestaną klikać te przyciski, kto ma zginąć? Wtedy po prostu morderca nie miałby, wytrąciłoby mu to broń z ręki. To mi się wydawało niepojęte. Ale im dalej brnęłam w tą fabułę, tym bardziej jakby zastanawiało mnie to, jak działa ludzki mózg w takich sytuacjach. Z jednej strony trochę nie rozumiem tej książki, w sensie bohaterów tej książki, którzy zdecydowali się jednak w tym uczestniczyć, a z drugiej to daje bardzo do myślenia, jak działa ludzki mózg w takich sytuacjach i jak ludzie reagują na takie sprawy. Dlatego właśnie po namyśle, za coś, za co na początku miałam obniżyć ocenę, na koniec ją podniosłam, bo rzeczywiście książka daje mocno do myślenia. Pod tym względem Behawiorysta to naprawdę dobra i mocna powieść, ale pod względem właśnie bohaterów czy dialogów, no to zdecydowanie nie jest to najlepsza rzecz, którą stworzył Remigiusz Mróz. I ostatnia książka przeczytana przeze mnie w styczniu to 7 minut po północy Patricka Nessa, czyli również bardzo głośna powieść, która została ostatnio zekranizowana. I to naprawdę jest rewelacyjna książka. Żałuję bardzo, że nie mam tego wydania z ilustracjami, bo te ilustracje z tego, co widziałam, są naprawdę świetne. Mam to takie malutkie wydanie filmowe. Ta książka jest bardzo cienka, ona ma ledwo ponad 200 stron, ale jest rzeczywiście taka też skłaniająca do myślenia. To jest opowieść o chłopcu, którego mama choruje na raka, no jest umierająca, nie ma co ukrywać, do którego w nocy, 7 minut po północy, przychodzi potwór. I ten potwór opowiada mu trzy historie, a na końcu ten chłopiec ma mu opowiedzieć swoją. I wszystko opiera się tutaj o to, jak sobie radzić właśnie z taką sytuacją, jak sobie radzić ze stratą bliskich osób, szczególnie w tak młodym wieku. Tylko ja nie jestem do końca przekonana, czy ja takim naprawdę małym dzieciom bym tą książkę dała, ponieważ ona w pewnym stopniu jest przerażająca, to znaczy wydaje mi się, że małe dziecko mogłoby ją troszkę źle odebrać. Ciężko tutaj mówić, żeby nie spoilerować, dlatego też nie mam za bardzo jak się na ten temat wypowiedzieć, a też jeszcze nie napisałam nic o tej książce na blogu. Ale właśnie, jeżeli już się ją rozumie, to jest to naprawdę piękna opowieść o tym, jak sobie radzić ze stratą i naprawdę bardzo wzruszająca. Ja na niej płakałam na koniec, naprawdę. Także bardzo dobra książka, warta uwagi. Tylko tak jak mówię, trzeba do niej podchodzić ostrożnie. To były wszystkie książki, które przeczytałam w styczniu. Jak widzicie, tutaj mam ich 5 i 6 to jest Księga Snów, którą czytałam na czytniku. Dajcie znać, ile Wam udało się przeczytać, jak minął Wasz styczeń, czy macie już sesję za sobą i co ciekawego planujecie przeczytać w lutym. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!